W tym filmie jako Polska postaram się zdobyć ten oto tutaj Singapur. Oczywiście nie mogę płynąć drogą morską oraz nie mogę wysłać temu Singapurowi ultimatum o wasalizację i aneksję. Oraz muszę do tego Singapuru mieć połączenie lądowe. Takie są zasady tego wyzwania, więc pora zaczynać. Oczywiście ustawię sobie tutaj podatki, towary oraz inwestycje oraz punkty technologii. Wszystko o utrzymanie wojska, bo dokładnie w tym filmie będzie sporo. I reszta może być przyrost ekonomiczny. Dobra, więc zaatakuję sobie tutaj już Słowację. Mam 12 koła wojska. Powinno starczyć. No i tu ostatnia prowincja. No jest. Okej, i biorę sobie tutaj wszystko. I teraz pora zaatakować Węgry. Mając tyle wojska, raczej mi się nie uda. Więc sobie tutaj zasymiluję. Dorekrutuję coś na szybko w Warszawie. I można dalej ruszać. Bo ogólnie chciałbym jak najszybciej dotrzeć do granicy tutaj z Iranem. Albo z Turcją. Nie wiem, tak póki te państwa nie są aż tak bardzo rozwinięte, chciałbym je na speedrunie przelecieć. Te, które się tylko da oczywiście. No czyli na przykład tutaj takie Węgry. Niezbyt to wyszło zgodnie z moim planem. Chwila, zrobię coś takiego. Dobra, więc sobie wezmę teraz Węgry. No i pora zaraz tutaj na Serbię. Tylko na Serbię też muszę wyrekrutować trochę wojska, bo nimi to może być problem. Więc mam wystarczająco wojska, myślę. Więc wypowiadam wojnę Serbii. I myślę, że to nie powinno być z Serbią żadnego problemu. Przebili mi się tam, ale ja przewidziałem ich wszystkie ruchy. No i jest fajnie. Dobra. I jeszcze tylko pozostała mi Bułgaria. Myślę, że tyle wojska powinno starczyć na Bułgarię. Jak to moje relacje dyplomatyczne? Słabo. Więc ja poprawiam kopię relacje z każdym państwem, z którym tylko mogę. Niemcami mam zawieszone relacje dyplomatyczne. Czyli oni też się chyba na pakt o nieagresji nie zgodzą w takim momencie. Ale spróbuję wysłać pakt o nieagresji do każdego państwa, z którym się nie lubię. Oraz z którym graniczę. Okej, obie te dwie państwa się zgodziły na pakt o nieagresji. Więc jak dla mnie fajnie. Nie mam punktów dyplomatycznych, aby prowadzić asymilację. Więc co, po prostu ruszę teraz na Bułgarię. Bo myślę, że mogą być problemy. No ale jak już się przebiłem przez stolicę, to tak problemów nie powinno być. Chociaż... Oj, ale mi będą teraz uciekać. No i fajnie. Teraz pora na Turcję. Z Turcją mogą już być jakieś problemy, więc na Turcję trzeba się lepiej przygotować. Wygasły mi tutaj pakty o nieagresji. Te państwa coraz bardziej mnie nie lubią. Nie wiem czemu. I tu chcę z każdym utrzymywać pozytywne relacje. Z Turcją się bardzo nie lubię. No ale na Turcję też zaraz ruszę. Turcję też zaraz będę atakował. Więc tych relacji z Turcją nie muszę jakoś poprawiać. Rekrutuję też tyle wojska, żeby mieć dalej jakiś przychód w państwie. Okej, tyle starczy. I resztę będę inwestował po prostu w ekonomię. Dobra. Na razie jest przychód na minus, ale... No ale już go nie ma. W sensie, że jest, ale to jest minus 100, to się zaraz zmieni. Ile tu wojska będzie atakowało Turcja? 40 tysięcy, okej. No w sumie prawie 40 tysięcy. Oj, ale się wybronili. Jeszcze 7 koła wojska Turcji płynie na desant. Bo to zaraz dojdzie do tragedii jakiejś. Dobra, chwila, zmienię Turcji kolor, żeby on się jakoś wyróżniał od mojego. Chociaż dalej tak świeci bardzo. O, tak. No i jest fajnie. Ja mam dosłownie za mało wojska. Jeśli oni będą mieli mniej wojska niż ja, to ja będę w szoku. Tylko w Ankarze się wybronili. Dobra, trochę dziwne. Ja wyślę tutaj wsparcie z zachodu na wschód, ponieważ na zachodzie mają oni pewnie mniej wojska, a na wschodzie więcej. A ja miałem na odwrót, że na zachodzie miałem więcej wojska, a na wschodzie mniej. Oni są lepiej przygotowani do tej wojny niż ja. Może by się na taki pokój zgodzili. Dobra. Taki pokój jest na tyle opłacalny, że tutaj już mam dostęp do każdej z tych czterech prowincji. Muszę się lepiej przygotować na tą Turcję. Rekrutuję wojska za całe moje pieniądze. Później tą kasę na minus się ogarnia. Jedynie trzeba mieć nadzieję, iż żadne państwo mnie nie zaatakuje. Dlatego tak z każdym tutaj ochoczo poprawiam relacje. Litwa się nie zgodziła na pakt o nieagresji, więc naprawdę nieprzyjemnie. Może poprosimy na przykład taką Białoruś o to, by ich podbili? W tego razie czego? Z Białorusią mam dobre relacje. Ja naprawdę chciałbym uniknąć niepotrzebnych wojen. Czemu Litwa wygrywa? Nie wiem. Pomóżcie Rosja im jeszcze. I będzie git. Dobra, ile tym razem wojska zaatakuje Turcja? 72 tysiące. Jeszcze 11 tur muszę poczekać. Niestety to zwiększy mój dług, ale takie jest moje poświęcenie. Za dużo państwa, żeby mieć pewność, iż uda mi się podbić Turcja. Dobra, połowa Turcji już jest podbita, więc fajnie. Jakoś to się udało wszystko ogarnąć. Ponieważ na początku z tą pierwszą ofensywą, z tą pierwszą wojną na Turcję, to naprawdę były nieprzyjemne problemy. No już wam powiem, iż to jest już moja milionowa próba do tego wyzwania.
Teraz już byłem tak blisko, że to jest aż niesamowite. Ale mi się nie udało. Dobra, tu już mam granicę z Iranem i nie mógłbym brać już z Turcją pokój. Ponieważ oczywiście nie muszę brać całych państw, tylko mogę robić po prostu taki korytarz. Ale sobie wezmę tu ostatnią prowincję. I tak nie mogę wziąć całej Turcji, więc nie wiem. Coś takiego zrobię i tutaj zacznę brać jeszcze jakieś tereny. Nie wiem, może to na południu, żeby to się jakoś ładnie prezentowało. Nie chcę ich wasalizować i anektować, bo jeszcze się nie zgodzą i będzie tragedia. No i jest, dobra. Tutaj pozostały mały skrawek Turcji. Od razu z nimi poprawiam relacje, ponieważ wojny z nimi nie chcę. Każdy, kto ze mną zatrzyma relacje dyplomatyczne, to będzie miał, chłopie, wojnę. Bo nie chciałbym mieć tutaj żadnej wojny. Czajcie przekaz. To jest po prostu... Ja mówiłem już, że to robię po raz chyba setny raz. Znaczy nie, no nie setny. Jeśli mam być dokładny, to chyba z 12. I ja wiem, jakie tutaj tragedie mogą być w tym challenge'u. Więc ja chcę tutaj uniknąć zbędnych wojen. Ja sobie zgrupuję całe wojsko. I teraz wystarczy czekać. A więc już właśnie przypomnę ci o zostawieniu łapki w górę oraz suba, wbicie na mój serwer Discord oraz jeśli chcesz, to możesz zajrzeć w opcję wspierający. Dobra, sprawdzę, jak to moje relacje dyplomatyczne. Czechy mnie nie lubią. Oj, czemu Szwajcaria mnie nie lubi? Ważne, że Niemcy mnie lubią, bo też mnie nie lubiły wcześniej. To zlecimy Niemcom atak na Szwajcarię. Tutaj z nimi sobie poprawię relacje. Dobra, git. Azerbejdżan, który ze mną zawiesił relacje dyplomatyczne, ale... Aha, Iran mnie atakuje, a ja chciałem go atakować. A mam z Azerbejdżanem jeszcze relacje na plusie. No to chyba sobie pograłem już tą grę. Mam nadzieję, że będą mieli naprawdę mało wojska. I zmienimy im też kolor cywilizacji. Raczej wątpię, że tyle wojska, ile mam mi starczy, ale... Nie wiem, może mi się uda odbić tutaj jakieś tereny. I się zgodzą na jakiś opłacalny pokój, który mi później pomoże w późniejszej ofensywie. Chociaż na razie jakoś git to idzie. No ale już na niezbyt długo. Czemu się Meksyk nie chce ze mną zgodzić na pokój? Nie wiem. Ważne, że Iran się zgodził. No i wszystko jest ogarnięte. Dobra, tutaj mam jeszcze do asymilacji całą Turcję, ale nie mam punktów w ogóle tych dyplomatycznych, by móc to zacząć ogarniać. Okej. Z każdym państwem już są poprawione relacje i punkty dyplomatyczne lecą mi w górę. I czemu mi Libia wypowiada wojnę? Nie wiem, Meksykowi też już wyślę ofertę pokoju, na którą oni się zgadzają, więc fajnie. Okej, cała Turcja jest już zasymilowana, więc ja tu sobie będę dalej kontynuował poprawianie relacji, które państwo mnie nie lubi. Chorwacja mnie trochę nie lubi, więc nie wiem, komu zlecić wojnę. Tu nikogo obok takiego potężnego nie ma, więc no, nikomu w sumie nie zlecę. Hiszpania. Z nimi też trzeba zacząć poprawiać relacje i Wielka Brytania. Tutaj ze Skandynawii to nikt. No tylko Dania mnie też nie lubi. Okej, tryby map i ilość poborowych. Pora zacząć rekrutować wojsko, które ruszy na Iran. Na Iran potrzebuje naprawdę jednak dużo wojska. Ale myślę, że dalej będę rekrutował za tyle, żeby mieć dalej jakikolwiek ten przychód pieniężny. Czyli ile wojska bym musiał wyrekrutować? Tyle. Czy tyle starczy? Nie wiem, zobaczymy. Na pewno chciałbym mieć przez ten cały challenge kasę na plusie, ponieważ raz kasa na minusie, jak wykonywałem wcześniej to wyzwanie, coś próbowałem, mnie zabiła, można tak w sumie powiedzieć. Więc cały czas chciałbym dostawać jakiś przychód, cały czas chciałbym mieć pieniądze na jakieś wojsko. Na tym mi najbardziej zależy. A, tu nie ma granicy, bo tylko i rzeczka jest. Dobra. Tutaj mi się już przebijają powoli ci Irańczycy. Przy granicy tam z Turcją było. No to są problemy już z tym Iranem. Ale przez coś mam pieniądze, to jeszcze idzie to jakoś czasem odratować. Więc to mi się naprawdę podoba. Muszę też tutaj zacząć wysłać wojsko na front. Co się dzieje z tą kamerą? Nie wiem, gdzie ja jestem. Tutaj muszę się kierować, okej. Okej. I tak. Mogę już zażądać wasalizacji od Iranu. I to zrobię. I sobie ich oczywiście tutaj zaraz zaanektuję. Tylko potrzebuję trochę więcej wojska, by oni się w ogóle przestraszyli mnie i się zgodzili na zaanektowanie. I oczywiście po tym, jak zaanektuję Iran, to ogarnę te relacje dyplomatyczne jeszcze raz. Ponieważ mogło w międzyczasie coś się popsuć. No dobra, z Czechami się psuje, to z Czechami zacznę poprawiać relacje. Z Danią... Nie wiem, będę poprawiał tylko z tymi państwami, z którymi się nie lubię aktualnie. Oj, proszę o pomoc, Hiszpanio. Nie chcę tu mieć żadnego ryzyka wojny z tą Portugalią. Wiem, że wojna się zaczyna w większości przypadków, jak są relacje na minus 99, ale przezornie zawsze ubezpieczony. I zażądaj aneksji. Pięknie. Iran cały jest mój. Oj, zaraz z Indiami będzie wojna. Ja to w ogóle nie patrzę na moje relacje tutaj w Azji. A ja tutaj z nikim wojny nie chciał mieć. Rosja i Niemcy chcą ode mnie dostępu wojskowego, bo te państwa mają ze sobą wojnę. Bardzo ciekawe. Pewnie wyrównują rachunki z 45 roku. Okej, 60 koła wojska mam idealnie.
Więc tyle wojska powinno starczyć chyba. Zacząłem teraz poprawiać relacje, nie mam punktów dyplomatycznych na asymilację. Trochę słabiutko. Okej, już przestałem poprawiać relacje. Można zacząć asymilować Iran. A ja kasy nie mam. Przestanę inwestować trochę w ekonomię i poskipuję trochę tur i znów zacznę poprawiać relacje. Afganistan ma wojnę z Pakistanem. Ciekawe, bo ja muszę się w Pakistan bić. I mam wojnę z Indiami, oj. Oj, oj. Idzie temu jeszcze zaradzić. Mogę sobie poprosić tutaj Chiny o pomoc. Chiny są w sumie gorsze tutaj. Nie wiem, muszę się lepiej przygotować jeszcze na tą wojnę. To na pewno bym musiał zrobić. Jeszcze więcej wojska wyrekrutuję. Kurde, wyrekrutowałem też, mam przychód na minusie. Ale nie na długo. Myślę, że jakiegoś potężnego długu nie powinno być. Mam przynajmniej taką nadzieję, że takowego nie będzie. Chyba, że rozwiążę z 30 koła mojego wojska. I teraz powinien przychód rosnąć szybciej. Okej, zaraz moje państwo powinno wyjść z tymczasowych długów. Tylko cały czas to wojsko idzie i te długi cały czas są. Dobra, spada to powoli. Ale będę miał dług potężny po tej wojnie. Myślę, że po tej wojnie, po tym jak on mi spadnie. Dobra, nic nie ruszam, żadnego mojego wojska. Iran... Indie... Nie Iran, Indie się zgodziły na pokój. Indie zaatakowały Chiny i sobie jeszcze dają radę. Nie wiem, poprosimy może tutaj jakieś niektóre państwa o pomoc, bo to trzeba kontrolować tą sytuację bardzo. Zależy mi na tym, żeby Indie przegrały, żeby Indie były osłabione i żebym ja zaatakował właśnie osłabione Indie. Ale Indie też tutaj przejęły Mianmę, która chłopie była tym, która była tutaj graniczyła z Malezją. Niezbyt ciekawie się tutaj dzieje. Dobra, ja może najpierw sobie zaatakuję tutaj Pakistan i nie wiem, co tam się stanie, to się stanie po prostu. Mam jeszcze tu parę prowincji do zasymilowania, tutaj zasymiluję. 8 punktów, damy to w przyrost ekonomiczny, to trzeba inwestować imo. I dobra, wypowiadam wojnę Pakistanowi. Trzeba też mieć pod uwagę, iż teraz te wszystkie państwa, tam Indie i Chiny, są pewnie wymęczone wojną, więc może też będzie o wiele łatwiej podbić. Chińska Republika Ludowa tu się wbiła. Niech oni mają wojnę z Rosją. Ale w sumie Chiny teraz upadną, jak mają wojnę na dwa fronty. Kurde, to jest takie strategiczne myślenie. W ogóle wojsku mi coś zniknęło. O tutaj. Ciekawe bardzo. Dobra, ja sobie chcę wziąć tylko taki oskrawek terenów. Pięknie. To jest niesamowite, co tutaj się dzieje, nie? Ale to wszystko muszę kontrolować. Dobra, trzeba zacząć rekrutować kolejne wojsko, ponieważ myślę, że zaraz będzie odpowiedni moment, aby ruszyć na India. Okej, tyle starczy, żeby też mieć jakiś przychód. Bo jak tutaj będę wszystkie całe swoje wojsko transportował, to też ten przychód będzie mniejszy. Okej, dawno nie sprawdzam moich relacji dyplomatycznych, a cały czas bardzo mnie nie lubią Czechy, które są dla mnie bardzo potężnym zagrożeniem. Niech je Niemcy, Włochy i Francja niszczą. Austria w sumie, z Austrią w sumie też mam trochę nie po drodze, ale Austrią się zajmiemy później. Ile to będzie wojska? 130 tysięcy, coś chyba w tym stylu? 140, okej. Rosja widzę, że tu się wbija. Okej, a ja się teraz wbijam w Indie. Nic tu nie mieli na granicy. Nie ma też w sumie co się dziwić. Wybronili się, ja tu nie mam wojska, oni się tu wybronili. Dobra, 5 koła wojska stąd sobie przejdzie do nowego Dehli. Rozpoczyna się bardzo nieprzyjemny moment. Dobra, Rusy tutaj domknęli ten front. Pięknie. Moim celem będzie dojście do Bangladeszu, bo być może tu będzie Wietnam zaraz. O tutaj, w tej prowincji i sobie stąd będę w stanie przejść tutaj przez to coś. A Bangladesz jest 10 potęgą, jestem pierwszą, ale Bangladesz nie jest wyniszczony żadną wojną. Okej, mam granicę z Bangladeszem. Nic jest git. Czy ja mogę teraz brać pokój? Mógłbym potencjalnie zażądać wasalizacji od Indii i aneksji, ale zbyt dużo prowincji by było do asymilowania. Więc ja tutaj zrobię taką ścieżkę. Okej. Ja to muszę zaraz asymilować, ja o tym wiem. Tylko póki co nie muszę, bo to jest wojsko. Dobrze, że mam w ogóle pieniądze na to, by to asymilować. Patrzcie, jak Indie ruszyły, kiedy ja wziąłem z nimi pokój. Co się dzieje? A tu jest Wietnam póki co. A to jest dalej tam prowincja okupowana. Nie, tutaj nie, jest chwila. Czy Bangladesz jest zgodzi na wasalizację? Nie. Dobra. Skoro Bangladesz się nie zgodził na wasalizację, to znaczy, że Bangladesz jest bardzo dobrze rozwiniętym krajem. I oni wiedzą, że są w stanie mi stawić opór i oni to zrobią, bo póki co jestem tragicznie rozwinięty. Grecja mi zaraz wypowiada wojnę, to ja poproszę takie potencjalne Włochy o to, aby mi nie wypowiadały wojen. Tutaj cały czas są też te wojny. Ciekawe. Może jeszcze jakieś państwa tam na pomoc niech ruszą, bo te Czechy są zbyt potężne. Okej, coś takiego. Poinwestuję trochę w towary, będę miał populację lepszą i przychód. No też lepszy? Jezu, co się dzieje z nazwami państw, to ja nawet nie wiem. Rumunia... Nie, chwila. M? Potem się włączyło nazwy państw. Dobra, ja je wyłączę, bo ja nie wiem, co się dzieje. Jemen mi wypowiada wojnę. Zgodził się na pokój, dobra. Nie będę tutaj jakoś długo inwestował. O, Indie znów okupują tą prowincję. Ja nie rozróżniam w ogóle Wietnamu i Indii. Zmienię Wietnamowi kolor.
Dobra. Dobra, ilość poborowych i pora już coś zacząć rekrutować. W sumie te inwestycje w towary mi mało dały, w sumie to tylko przychód polepszyły, ale tutaj nie będę cały czas siedział i chłopie polepszał przychód, to też jest raczej logiczne. Dobra, wyrekrutowałem sobie za dużo wojska, bo zaraz będę miał długi w państwie, jak będę transportował wojsko, chociaż może nie będę miał tych długów, nie wiem, ogarnie się to z czasem. Okej, będę miał 200 koła wojska tutaj na granicy, więc... Bangladesz na pewno ma tutaj więcej wojska. No ale już chcę mieć jeszcze jakiś przychód w państwie, więc dobra. Poinwestuję w ekonomię, bo w sumie ją mam sobą rozwiniętą. No i zaraz ruszę. O, no i 13 koła przychodu. No i nice. Bangladesz zaczął ze mną poprawiać relacje. W sumie jak poprawię relacje z Bangladeszem do takiego stopnia, że będę miał wgląd w ich wojsko, ile oni mają wojska na kratkę, to będzie mega fajnie. A da się tak zrobić. To trzeba mieć tam chyba powyżej 65 punktów relacji dyplomatycznych. Myślę, że z takim wojskiem, jak coś dorekrutują, to mnie zniszczą. Dobra, ostatnia fala rekrutacji, myślę. Nie wiem, ile teraz wojska dorekrutowałem, ale teraz to sprawdzimy. Kurde, kasa na minus leci. To dlatego też, że moje wojsko idzie, a transport tego wojska kosztuje, też w grze. Bangladesz coraz bardziej się robi potężny. Zerwali ze mną relacje dyplomatyczne? Nie. Po prostu pogorszyły mi się z nimi relacje i... Dobra, nie stać mnie na żadną rekrutację ani nic. Muszę ruszać. Ale mi zniszczyli wojsko, ty. Dobrze, że się tyle przygotowywałem, bo to się chyba już uda. No. To się uda. Dobrze, że się tyle przygotowywałem. Mam 80%, ale po ich jakieś tam wyspy już nie lecę, nie ma sensu. Jeszcze stać mnie na to, by chłopie to zasymilować. Pięknie. Okej, Rosja tutaj się wbiła, więc te tereny... Aj, myślałem, że te tereny zaraz trafią do prawowitego właściciela. One są cały czas tutaj okupywane. W międzyczasie mogę zacząć inwestować w badania. Kurde, ale Indie ruszają z ofensywą. 23 punkty technologiczne. Technologiczne na przyrost populacji i wpływ z produkcji. Będę tutaj czekał na odpowiedni moment do ataku. Może Pakistan też coś tutaj pomoże te Indie zniszczyć. Oj, Pakistan rusza jakoś. O, Wietnam. Wietnam tutaj rusza. Ila, przejdź na tą kratkę, proszę. To wojsko ma przejść tu. Przecież to będzie piękny scenariusz, jest. Tylko, że oni to są też tutaj, dobra. Wypowiadam wojnę Wietnamowi i ja już biorę z nimi pokój. Ta prowincja mi starczy. Oni się na to zgadzają, dobra. Malezja jest 17 w rankingu, więc nie wolno mi ich zlekceważyć. A skoro nie wolno mi ich zlekceważyć, to muszę na nich sobie przygotować potężne wojsko. Tylko, że ja mam przychód na minusie teraz. Dobra, to się z czasem chyba jeszcze ogarnia. Myślę, że jakoś to z czasem powinno się ogarnąć ten przychód, żeby był na plusie. Mam też milion kasy, ja mam inflację, więc... Może jak inflacja też zniknie? Nie wiem, mam nadzieję, że wszystko się tutaj dobrze zakończy po prostu. W końcu mi się uda to wyzwanie wykonać. Okej, już mam przychód na minusie, więc sobie prześlę po prostu wojsko tam na granicę i zacznę ofensywę. Nawet się pojawił przychód na plusie, więc nice. Mi się to podoba. Okej, 87 koła wojska. Trzeba to wszystko wysłać na tą jedną prowincję. I kto wie, może się uda. Jeszcze to jakieś moje wojsko płynie. Jeszcze coś płynie. Czemu ja dostałem nagle tyle wojen i Czechy jeszcze mi powiedziały wojnę? I to było pewne, że mnie Czechy zaatakują, ale... Nie teraz, Czechy, nie teraz. Okej. Zgodzili się na pokój. Ja poprawię jeszcze trochę z nimi relacje. Teraz będę miał wgląd w ich wojsko. Nie jest potężne. Dobra, zacznę poprawiać relacje z nimi. A tu jest jeszcze Malezja. Dobra, ale jeszcze z nimi muszę zacząć poprawiać relacje, by zaraz mieć wgląd w wojsko tego oto czegoś. Okej, oni płyną tu robić desanty, spoko. Mam nadzieję, że sobie z tymi desantami poradzę. To jest 112 w rankingu, to nie może mieć potężnego wojska. To musi być słabe państwo po prostu. Okej. Dobra, nie biorę z nimi pokoju chyba, albo biorę? Nie no dobra, biorę. Muszę tutaj się ubezpieczać, na spokojnie wszystko robić. Teraz pora zaatakować to i zaraz będzie ostateczna wojna z Malezją, dobra. I ile mamy jeszcze? 36 tur do przygotowania się. Dobra, 36 tur. Rekrutuję sobie tutaj wojsko. Już tutaj w pobliżu to będę rekrutował, bo nie ma sensu tam gdzieś dalej. To wojsko i tak pewnie by stamtąd szło długo bardzo. Okej, dobra. Całe wojsko jest już wyrekrutowane, tak żeby nie mieć żadnego przychodu na minus. Zgrupuję to w jednej prowincji i niech to pójdzie na front. I wystarczy mi po prostu już czekać. 150 tysięcy wojska. Dobra, za 20 tur mogę ich zaatakować. 15. Irak mnie atakuje. Ej no co to ma być w ogóle, że mnie Irak atakuje? Myślę, że tutaj Arabia Saudyjska wygra za mnie tą wojnę, ale to się już naprawdę wiąże z poważnym stresem, bo to ile ja zdrowia psychicznego wytraciłem już na wszystkie próby, to jest niesamowite. Okej, dobra. Malezja. Wbijam się w nią. Mam nadzieję, że mi też wojska na Singapur starczy. Jest 64 w rankingu, czyli może coś tam mieć. Ale myślę, że moje wojsko powinno starczyć na tą jedną bitwę.
O wszystko. Okej, biorę wszystko od nich. I teraz najważniejsze. Mają co już z jakimś nauru. Jest. Dobra, po tylu próbach mi się udało. Jest, dobra. Pa, pa, widzowie, bo nie chcę, by mi się teraz nagranie wysypało czy coś.